Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. To był bardzo udany start Gaworskiego. Widać, że forma wciąż wysoka. Na pewno wrocławianinowi dużo dały przygotowania do walki o paraolimpiadę. Skrzętnie w Warszawie z tego skorzystał. Udało mi się po raz kolejny, czyli trzeci rok rzędu, obronić tytuł mistrza Polski we florecie w mojej kategorii i do tego dołożyłem jeszcze brązowy medal w kategorii open, czyli w wszystkich kategorii. No uważam, że mój występ jest zadowalający. Bardziej go traktowałem jako moje przygotowania treningowe pod kolejny turniej, który się odbędzie, kwalifikacji paraolimpijskich do Rio de Janeiro, który się odbędzie dokładnie za miesiąc w Emiratach Arabskich. Także potwierdziło mnie to, że w obecnej chwili jestem w formie, która jest zadowalająca przed zbliżającym się startem. Start w stolicy Gaworski traktował dwojako. Po pierwsze walczył o kolejny medal, po drugie chciał z pojedynku wynieść jak najwięcej przed kolejną rywalizacją na międzynarodowym froncie. Mistrzostwa Polski, tak? No to trzeba pokazać siebie jak z najlepszej strony, pokazać miasto, pokazać klub, że my tutaj jesteśmy we Wrocławiu najlepsi w Polsce. Ale z drugiej strony też to trzeba traktować troszeczkę tak bardziej treningowo. I ja wiem, że ja tutaj we Wrocławiu nie mam sparring partnerów stricte niepełnosprawnych i brakuje mi troszeczkę tych walk. No, pojechałem do tej Warszawy, zwyciężyłem swojej kategorii i pokazałem, że nie odstaję od tych niepełnosprawnych zawodników z Warszawy i z całej Polski. Następny turniej w walce o Rio de Janeiro już za miesiąc w Emiratach Arabskich. Do końca kwalifikacji paraolimpijskich zostało nam 4 turnieje i wiadomo, że każdy z nich jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Konkurencja jest tak silna, że 10 miejsc tylko na cały świat w mojej kategorii, więc każde starcie się liczy i nie może być już na chwilę obecną żadnego słabego startu. Wszystkie te 4 starty, trzeba dać z siebie wszystko, trzeba zdobywać te cenne punkty, które dadzą mi przepustkę do Rio. Na razie Gaworski zajmuje 11. pozycję, pechową, ale nie traci nadziei na wyjazd na paraolimpiadę. Cały czas jestem tak gdyby w kontakcie z tymi pozostałymi moimi przeciwnikami, że każdy turniej może zmienić tą kwalifikację, więc nie można odpuścić, trzeba dać z siebie wszystko. I każdy turniej musi być na 100% i nie można już tak gdyby odpuścić. Nie ma na to czasu. O Jacku Gaworskim, jego sukcesach, problemach, walce z chorobą też na www.jackgaworski.pl. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.